Więc już cześć siemaneczko, ja jestem Babi i dzisiaj pokażę wam 7 prostych kroków, jak wywołać dramę na YouTube, co możliwe sprawi, że się wybijecie. Ja się będę przedłużał, więc lecimy, elo! Krok pierwszy. Kiedy tworzysz film o dramie, musisz odpowiednio dobrać osobę, której robisz tą dramę. Musi to być albo patologiczny dzieciak z internetu, albo ktoś, kto ma dużo subów. W tym przypadku wybier kogoś, kto jest patologią. O! Ten będzie idealny! Krok drugi. Zobacz, jak długo trwa twój film. Jeśli film jest krótki, nie liczy się. Nie ma takiej opcji. Czym dłużej trwa twój film, tym więcej masz racji. To jest po prostu już udowodnione. Czym dłuższy film, tym więcej racji. Zobaczcie przykład. Więc cześć siemano, ja jestem Babi i jest to drama z osobą X. I nie lubię tego użytkownika, nie zgadzam się z tym, co robi. Dzięki za uwagę, na razie, cześć. Witam. Nie chciałem nagrywać tego filmu. Nie chciałem mówić tych rzeczy, które powiem wam zaraz publicznie. Ale zaistniała sytuacja po prostu mnie do tego zmusza. Niestety, zdarzają się sytuacje, które są złe. I zaraz wam o nich opowiem. Krok numer 3. Mów na filmie dużo razy, że nie chcesz tego filmu publikować. Mów, ile razy nie chciałeś go nagrywać. Mów, że nie chciałeś robić miniaturek, nie chciałeś go publikować, nie chciałeś nic promować. Nic z tych rzeczy nie chciałeś. Zostałeś po prostu do tego zmuszony. Krok numer 4. Dowody. Wymawiaj widzom, że to ty masz najlepsze dowody na to, że to jest twoja drama i ty ją wygrasz. A jeśli ich nie masz, nie przejmuj się, wyrąbane. Ludzie tak uwierzą wszystko, co powiesz, więc ja się spontana, normalnie. Krok numer 5. Jeśli tworzysz ten film i mówisz do widowni, pamiętaj, żeby też mówić do osoby, której robisz tą dramę. Tak dokładnie. Pociśnij po niej. Powiedz, jak bardzo zraniła twoje uczucia. Pociśnij po niej, nie bój się tyrać. Powiedz jej, że jest zrogowaciałą szmaciurą niedźwiedzicą. Krok numer 6. Dopilnuj, aby ta druga osoba nagrała film jako pierwsza. Tak to możesz zobaczyć jej calutki film i wytkać wszystkie, nawet najmniejsze błędy, które popełniła ta osoba i wstawić je do twojego filmu. Pamiętaj, baw się dobrze wyrywaniem z kontekstu. Czyli krok numer 7. To przypominaj ludziom, dlaczego mieliby ci wierzyć. Przypominanie jest bardzo ważne. Tak samo jak ja teraz przypominam, by zostawić suba, łapkę w górę oraz komentować ten film. A na samym końcu się z wami żegnam i chciałem was zaprosić na moje social media, czyli Snapchat, Instagram, fanpage oraz grupa w opisie. Widzimy się w kolejnym materiale, na razie, cześć piona. Elo!